witam serdecznie. Dzisiaj mam przyjemność poprowadzić jako pierwszą prezentację. Ta prezentacja powstała początkowo jako taka wewnętrzna idea, żeby trochę usprawnić pracę wewnątrz firmy. Wiadomo, nowy rok, trzeba pomyśleć, co by tutaj ulepszyć, żeby wszystko szło sprawniej. Ja pracuję z CLEO, dostaję dość dużo e-maili. Wy być może nie dostajecie tak dużo jeszcze maili, ale na pewno jeżeli pracujecie w IT, czy będziecie pracować w IT, to naprawdę dostaje się tych maili bardzo dużo i warto czasami zatrzymać się na chwilę i pomyśleć, czy można coś więcej wycisnąć z tych narzędzi, których używacie. Być może nie używacie Gmaila, być może są podobne narzędzia w innych klientach, czy w innych usługach poczty. Ja tutaj posługuję się Gmailem, ponieważ on jest bardzo popularny i akurat my go też używamy. Tak, więc w tej prezentacji na początku przedstawię mniej więcej, jak sobie radzić z dużą ilością e-maili. Ta prezentacja już miała miejsce czyli skrócona wersja tej prezentacji miała już miejsce na miksturze, która jest tutaj właśnie wymieniona. No i tam parę nowinek, jak gdyby dowiedziałem się z sali, że na przykład ludzie niektóre rzeczy nie wiedzieli, także myślę, że ma jak najbardziej sens zrobić takie prezentacje toolowe i pokazywać, jak można lepiej wykorzystać powszechnie znane narzędzia. Następnie pokażę parę rozszerzeń w Gmailu, jakie są. One są bardzo często bardzo przydatne, nie wszyscy tam klikają w laboratoria i inne takie gadżety, a myślę, że warto sobie sprawdzić czasami, co tam się kryje. Oprócz tego specjalnie w związku z tym, że to są dni wolnego programowania, rozszerzona wersja tej prezentacji zawiera kilka takich jak gdyby moich spostrzeżeń, co warto sobie do skrzynki wrzucić, tudzież co subskrybować, żeby, jeżeli nie jest pełna, ją napełnić. Dobrze, więc wszystko zaczyna się od tego pięknego hasła, dostałeś maila, tak? Jeżeli chodzi o takie usystematyzowane podejście do tego, to na początku podejmujemy takie dwie decyzje, czy coś wymaga naszej akcji natychmiast lub nie. Jeżeli to nie wymaga naszej akcji, to pierwsza rzecz jest, że wrzucamy do śmietnika. Ja wyznaję taką zasadę, że czym mniej rzeczy jest po prostu, czym mniej rzeczy musimy pamiętać, o których musimy myśleć, tudzież czym mniej rzeczy mamy w inboxie, tym jesteśmy zdrowsi, bardziej zadowoleni z życia i bardziej pełni energii. Także warto pierwszą akcję rozważyć, usunąć danego e-maila, zwłaszcza jeżeli to jest jakiś spam, ewentualnie wrzucić do spamu. Następna rzecz to jest zarchiwizuj. Zarchiwizuj jest bardzo przydatne, dlatego że pozwala nam oczyścić inboxa. Nie wiem, czy ktoś na sali używa zasady zero inbox. Jeżeli tak, to prosiłbym, żeby się zgłosił, to byśmy wiedzieli mniej więcej, jaki to jest procent. No bardzo ładnie, 10 osób się zgłosiło, tak? To jest taka fajna zasada, że właśnie archiwizuje się każdego e-maila, żeby na tej głównej stronie było mało tych e-maili. Tak? Jeśli, to nie znaczy, że one znikają całkowicie, one są w archiwum, ewentualnie w wyszukiwaniu, ewentualnie pod labelem. Więc oprócz tego, że można ogólnie zarchiwizować daną wiadomość, to można ją zarchiwizować do konkretnego folderu. To jest też bardzo fajne, bo dzięki temu wrzucamy sobie na przykład sprawy związane z danym projektem albo z klientem do jednego worka. Poza tym jest bardzo fajna funkcja, nie wiem ile osób jej używa, ale to jest bardzo fajna funkcja, zignorowanie wątku. Jeżeli subskrybujecie na przykład jakąś usługę albo jakąś listę mailingową, czasami jakiś wątek Was nie interesuje. Nie, że cała lista Was nie interesuje, ale pojedynczy wątek. Właśnie taki prosty bajer jak zignoruj wątek pozwolę Wam już nie śledzić tej rozmowy. Ona po prostu automatycznie sobie znika, nie pojawia się w Waszym inboxie. Kolejna sprawa to jest to, że często dostajemy jakieś e-maile, że jesteśmy zapisani na jakąś listę, a tak naprawdę wcale się tam nie zapisywaliśmy. To ja od razu polecam, żeby się z tych list wypisywać. Nie psioczyć na to, niekoniecznie dawać do spamu, tylko po prostu wypisać się. Google też prowadzi taką politykę jak gdyby dobrych praktyk, także wszyscy, którzy wysyłają e-maile do użytkowników Google'a, czy ogólnie jest też taka dobra praktyka prawdopodobnie u wszystkich providerów e-maili, że jeżeli coś ktoś dostał niechcianego, to dobrze, żeby był tam jakiś link, żeby się wypisać z tego automatu, żeby już więcej nie dostawać. Kolejna sprawa to jest tworzenie filtrów, które pomijają na przykład inbox. Też dalej będą przykłady tych różnych akcji. Natomiast utworzenie filtra jest o tyle fajne, że na przykład
Ja niekoniecznie chcę dostawać informacje z grup na LinkedInie, a niestety dostaję je i czasami, ponieważ LinkedIn jest trochę dziadowski, jeżeli chodzi o wyłączanie niektórych rzeczy, to jest mi ciężko wyłączyć, także łatwiej jest mi czasami po prostu zrobić filtr, który odfiltruje daną wiadomość i wypisze mnie. Drugi scenariusz, kiedy musicie użyć filtra, jest na przykład, jeżeli jesteście w jakiejś liście mailingowej, na przykład wewnątrz firmy, i powiedzmy, że tam przychodzi jakiś konkretny rodzaj maili. Załóżmy na przykład, ja miałem takiego maila z Alibaby, tak? Nie chciałem dostawać maila z Alibaby, a dostawałem, więc go odfiltrowałem. Także to jest ten pierwszy zestaw rzeczy, które można zrobić, żeby być bardziej efektywnym w obsłudze swojej poczty. To jest generalnie, jeżeli coś nie wymaga akcji, to po prostu pozbyć się z tego z naszego pulpitu. Tutaj jest właśnie przykład tego, jak skutecznie jest guzik zignoruj. On jest właśnie po prawej stronie tam pod więcej, na samym końcu. Nie wiem, dlaczego jest tak bardzo schowany, ale generalnie na przestrzeni kilku dni, mniej więcej tygodnia, pozwolił na uniknięcie obserwowania kilku wątków mailowych, których niekoniecznie chciałem być częścią. Koszulki DWA? Kolejna sprawa jest taka, właśnie ta druga nasza część, że chcemy coś zrobić z tym mailem. No i pierwsze zadanie jest takie, że jeżeli coś możemy zrobić od razu, to lepiej to zrobić, zwłaszcza jeżeli to trwa tylko kilka minut, tak? Bo cały ten narzut związany z tym odkładaniem rzeczy, z pychalstwem, jest dużo większy niż koszt wykonania tego natychmiast. Po prostu, jeżeli ktoś nas prosi jakąś prostą rzecz, sprawdź mi coś, wyślij mi jakąś rzecz, po prostu odkładamy, co robimy, wysyłamy mu to, sprawa zamknięta, nie wracamy do tematów. Kolejna sprawa jest taka, że oczywiście niektóre rzeczy nie możemy sami zrobić, albo wręcz w ogóle to trzeba przekazać gdzieś indziej. To po prostu forwardujemy maila, tudzież idziemy do danej osoby. Ja też czasami lubię potwierdzić maila, idąc do kogoś i mu powiedzieć, że mu forwardowałem maila, bo niestety niektórzy nie są zbyt efektywni w zarządzaniu swoją pocztą i mają dużego laga, na przykład lag typu 2 dni, 3 dni jest często spotykany. Dlatego też ta prezentacja jest bardzo użyteczna, żeby polepszyć sytuację. No, ci, którzy tak mają, to się właśnie chyba śmieją na sali. Następna sprawa jest taka, że nie z każdą rzecz też dostajemy jakąś informację. No, możemy ją zostawić w inboxie, ale to trochę nam też to nie jest najlepsze, no bo chcielibyśmy coś jednak się pozbywać tego inboxa, mieć tam tylko świeże rzeczy. Ja sobie wdrożyłem taką praktykę, że mam folder revisit, czyli jak czegoś nie mogę zrobić teraz, ale chcę do tego wrócić i nie chcę, żeby mi to całkowicie znikło z mojego dashboardu, to po prostu mam osobny inbox, o tym też za chwilę będzie, w którym po prostu jest podpięty pod labela revisit i tam sobie wrzucam rzeczy, do których chcę wrócić. To nie jest do końca doskonałe. Dużo lepsze jest utworzenie taska. My akurat korzystamy z takich dwóch narzędzi. Przede wszystkim z Utraka. Utrak to jest generalnie narzędzie do zarządzania projektami. Ma Kanban Boarda, dlatego go używamy. Też polecam zaorientować się, co to jest. Może komuś się przyda. Kolejna sprawa to jest Todoist. Todoist jest o tyle lepszy od Utraka, że w Utraku trzeba wejść do niego, stworzyć tiketa. Natomiast Todoist pozwala nam na zrobienie taska bezpośrednio z Gmaila. Także na kolejnych slajdach będzie przykład tego. Kolejna sprawa to jest dodanie do kalendarza. Ja czasami i rzeczy, które na pewno nie chcę zapomnieć, to dodaję do kalendarza w telefonie, prawda? To jest takie najbardziej skuteczne, no bo zawsze mam go przy sobie, czasami przy komputerze nie jestem, czasami na przykład mogę nie być przez dwa dni. Także lepiej sobie odpowiednio poukładać rzeczy na samym początku, nie trzymać e-maili jak gdyby z taskami, nie traktować inboxa jako narzędzie do zarządzania projektami albo swoją listą zadań. Do tego są bardziej wyspecjalizowane narzędzia, kalendarze, narzędzia właśnie oparte na kampanii i na etykietach i warto z nich korzystać i warto też korzystać z narzędzi i szukać takiej jak na przykład Todoist, który pozwala na zintegrowanie tego wszystkiego i zrobienie tego jednym klikiem z poczty. Tutaj właśnie w kolejnym slajdzie zaczynam właśnie prezentację tego laboratorium. Laboratorium to narzędzie jest, wchodzimy w ustawienia i tam na samym szarym końcu jest coś takiego jak laboratorium. W laboratorium jest generalnie kilka ciekawych rzeczy. Tutaj akurat na slajdzie widać funkcję cofnij wysłanie. To jest jedna z moich ulubionych funkcji. Dzisiaj na przykład wysłałem e-maila i przez przypadek na
przysłałem go na listę firma Mopas.com, a chciałem na firma Mopas.com. Wysłałem im maila, IP od razu cofnij, zmieniłem. Czasami się po prostu tego nie widzi, jak się komponuje maila. Natomiast jeszcze raz ten e-mail nie poszedł do serwera, a ja mogę go cofnąć, poprawić i wysłać go poprawnie. Także bardzo użyteczna funkcja, zwłaszcza jeżeli się coś wysyła bardzo ważnego i ewentualnie jeżeli się coś pomóc skryje. Kiedyś mieliśmy taki przykład, że ktoś przypadkowo wysłał e-maila i załączył osobę, której nie chciał załączyć, także czasami to może uratować komuś tyły. Kolejna sprawa warta dla zgłoszenia jest przeniesienie czata z lewej strony na prawą. To jest, wydaje się to być drobiazgiem, ale jeżeli po lewej stronie mamy dużo folderów, no to po prostu nam to zajmuje miejsca i czat nam zajmuje miejsca folderów. Także w momencie, jak ten czat jest przerzucony na drugą stronę, jest taki właśnie dodatek, to powoduje, że mamy widok na większą ilość folderów i na większą ilość użytkowników w Gmailu, w Gtalku. Kolejna sprawa to jest taki gadżet, który pozwala na umieszczenie dokumentów po lewej stronie. On może nie być dla was istotny, ale ja lubię widzieć 5 ostatnich dokumentów, które edytowałem ja lub moi współpracownicy. To jest też fajne, bo widzę, co się aktualnie mniej więcej zmienia i dzieje na dokumentach. Kolejna sprawa, dużo bardziej użyteczna, to wyszukiwarka. Często szukamy jakiejś sprawy w mailach generalnie, ale niekoniecznie ta sprawa jest w mailach. Czasami jest tak, że dostajemy jakąś informację, że szczegóły danej sprawy są opisane w Google Docu, tak? No i właśnie uruchomienie tej wtyczki pozwala nam na przeszukiwanie nie tylko treści e-maili, ale w tym samym serwisie, w którym szukamy e-maili, od razu też szukamy w Google Docu, i one się po prostu wyświetlają pod listą e-maili, które pasują. To też oszczędza dużo czasu, człowiek się nie musi frustrować, nie musi wchodzić do dwóch różnych okienek. Kolejna to jest właśnie funkcja wiele skrzynek odbiorczych, o której za chwileczkę rozszerzę. Można ją bardzo różnorako wykorzystywać, te wiele inboxów, ale po kolei. Najprostszą sprawą, jaką możemy zrobić w zasadzie w większości poczt elektronicznych, jest utworzenie filtra. Ja tutaj prezentuję przykładowy filtr odnośnie notifications@github.com. Jeżeli dacie watcha na projekcie w GitHubie, to będziecie dostawać wszelkiego rodzaju informacje o tym, co się dzieje w tym projekcie. To jest bardzo fajne, bo jeżeli na przykład chcecie być na bieżąco z daną technologią, czy z danym projektem, na przykład z rejsami, albo z jakimś szczegółowym projektem, to nie musicie czekać na prasowego release'a, który będzie raz na kilka miesięcy, tylko możecie śledzić sprawę na bieżąco, tak jak ona się dzieje. Co tam jest wysyłane? No przede wszystkim, jeżeli ludzie robią jakieś pusze, czyli jakieś większe kawałki kodu są integrowane do głównej branży. I etykiety. Jeżeli ludzie rozmawiają sobie, po prostu komentują jakieś sprawy, problemy w danym projekcie open source'owym, to po prostu jesteście na bieżąco. I to jest właśnie, myślę, jedna z takich najciekawszych rzeczy, która może pomóc w rozwoju open source, to jest właśnie zacząć od tego, żeby obserwować repozytoria na GitHubie, tak? Można bardzo dużo się dowiedzieć, można poznać ludzi, można być może zacząć czasami nieśmiało rozwiązywać pewne problemy i być może też tworzyć własne projekty. Ja też myślę, że dużo lepiej jest obserwować najpierw inne projekty i nauczyć się czegoś więcej, zanim się stworzy własny, bo to co najmniej da nam jakieś lepsze spojrzenie na sprawę. Kolejna sprawa to są właśnie te wiele skrzynek. To jest jak gdyby kontynuacja poprzedniego slajdu. W momencie jak utworzyliśmy ten filtr, to dzięki wielu skrzynkom możemy sobie wstawić open source, na przykład w moim przypadku jako trzeci inbox na dole. Ja generalnie wyświetlam maksymalnie 15 e-maili i na inbox. Mam na tyle duży ekran, że mi się to wszystko mieści, także ten screenshot jest jak gdyby z realnej wielkości. U mnie to tak wygląda, że na samej górze mam aktualne e-maile, sprawy, które po prostu się toczą, nie zostały odpowiednie akcje na nich wykonane. Kolejna sprawa to są sprawy, które oddaliłem na troszeczkę dalej, ani nie zrobiłem etykieta, ani nic. Zwykle to są takie zielone okienka, to znaczy, że chcę coś przeczytać. To znaczy, że chcę, coś ciekawego znalazłem. Też będzie dalej, skąd te rzeczy znajduję, natomiast bardzo często jest tak, że nie mam czasu podczas pracy przeczytać o danej technologii, w danym projekcie. Odkładam sobie to do rewizji, tego jest najwięcej zwykle, i wracam sobie do tych spraw, jak mam trochę więcej czasu wieczorem, rano albo w weekend. Dlaczego warto sobie oddzielić sprawy do takich osobnych inboxów?
Dlatego, że w zależności od tego, co jest naszym głównym priorytetem, jeżeli naszym głównym priorytetem jest, kurczę, rozwiązywać dany problem pracy, no to skupiamy się na pierwszym inboxie. Jeżeli mamy troszeczkę więcej czasu, to możemy sobie bardziej skupić wzrok i naszą uwagę na sprawach związanych właśnie z Revisit, tudzież z open source. No, można sobie wtedy łatwiej zorganizować pracę, flow, nie jest to takie przeszkadzające, jak dostaje się dużo e-maili, zwłaszcza jeżeli one nie trafiają do tej pierwszej skrzynki, tylko po prostu do swoich dedykowanych. Kolejna sprawa jest taka, że e-maile mają bardzo wiele zastosowań, nie tylko do komunikacji jeden na jeden. To też często są narzędzia do tego, żeby nasłuchiwać danych problemów. Wcześniej był przykład z GitHubem i obserwowaniem właśnie projektów open source'owych. Tu jest kolejny przykład, którego ja używam, to jest, żeby stać się trochę lepszym w danej dziedzinie, to warto też posłuchać, co ludzie zadają, jakie ludzie zadają pytania w tej dziedzinie. W moim przypadku tutaj jest Twitter Bootstrap. Chciałem po prostu obserwować na Stack Overflow i w tych wszystkich serwisach związanych z Stack Exchange wszelkiego rodzaju pytania zadawane w tym kontekście. Na niektóre byłem w stanie sam odpowiedzieć, a czasami po prostu z ciekawości zaglądam i patrzę, jakie ludzie mają problemy. To jest o tyle przydatne, że można mieć jakby takie, wyrobić sobie takie ogólne pojęcie na temat tego, jak rozwiązywać w danej technologii problemy. Patrząc po prostu na cudze problemy i to, w jaki sposób oni są one później rozwiązywane. To jest bardzo dobre narzędzie do generalnie uczenia się. Na pewno można, nie może to zastąpić jakiejś takiej podstawowej wiedzy typu książki, tutoriale i patrzenie w kod. Natomiast to jest dobre uzupełnienie na tej zasadzie, że człowiek też uczy się jak gdyby na przykład tego, jak zgłosić poprawnie problem i jak go opisać, żeby ktoś inny mógł pomóc, tak? Jak popatrzycie trochę na to, jak ludzie zadają pytania, to niektórzy zadają w taki sposób, że po prostu nie da się im pomóc, a inni zadają pytania w taki sposób, że bardzo łatwo jest im pomóc. Także warto też zwrócić na to uwagę. I kolejna sprawa, do czego ja bardzo mocno używam e-maila, to jest subskrybuję różnego rodzaju listy. No tutaj jest na przykład taki przykład, tutaj akurat są tylko trzy, Android Weekly, Ruby Weekly i JavaScript Weekly. Jest tego oczywiście więcej, do różnych technologii, do Java, do wszystkiego, do iOS-a, do czego chcecie. Natomiast z tych list mailingowych mogę się, nawet jeżeli nie mam nawyku, żeby oglądać codziennie strony z newsami, to tutaj ktoś agreguje mi te informacje, bierze te najcenniejsze i wysyła mi raz na tydzień na e-maila. Czy może być coś lepszego? Chyba nie. Tutaj na przykład jest taki bardzo ciekawy przykład z Ruby Weekly, gdzie po prostu były jakieś ostatnie różnego rodzaju ataki czy podatności i frameworka. Także to też bardzo wysoko pojawiało się w tych weekly reviews. Także na pewno dużo ciężej jest przegapić jakąś dużą katastrofę, jeżeli się zastosuje tego typu listy tematyczne. Kolejna sprawa, która jak gdyby jest też warta do rozważenia, które już wcześniej wspomniałem, to właśnie stworzenie jakby sobie to-do'sa z e-maila. To-do'ist, którego ja akurat używam i do którego przekonał mnie Michał, to jest po prostu narzędzie, którym, tak jak widać na slajdzie, wchodzimy sobie po prostu, otwieramy sobie okienko po prawej stronie, to jest akurat w Chromie, dlatego nie jest zintegrowane ze stroną. Michał twierdzi, że lepiej jest to robić w Firefoxie, bo jest zintegrowany bardziej. Aczkolwiek ja akurat używam Chroma, dlatego że jak pracowałem nad Sensation Touch, to tam zauważyłem, że jest dużo lepszy performance i mniej się wiesza i szybciej wszystko chodzi, także wtedy już się przekonałem do tego i już tak zostało. Natomiast no, nie jest to aż tak wygodne, ale nadal jest bardzo proste. Mam normalnie w stronie otwartego klienta poczty, oglądam jakiegoś e-maila, że jest ciekawy filmik, ale on trwa 20 minut, a ja nie mam 20 minut, żeby go teraz obejrzeć. Także robię sobie od razu taska, że jutro, w sobotę obejrzę sobie ten film, znajdę na to czas. Warto. Prawda. Tak, więc to był taki mały przegląd tutaj narzędzi. Ja nie mam już jak gdyby tutaj już teraz więcej rzeczy do pokazania. Mam nadzieję, że coś ciekawego pokazałem. Mam nadzieję, że ta prezentacja pozwoli Wam być bardziej otwartym na to, żeby przyjmować na siebie więcej e-maili i przetwarzać więcej informacji i wyciągać z tego więcej wniosków i tworzyć lepsze oprogramowanie. Dzięki. Teraz już czas na pytania.
Oczywiście, jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dobrze. Następnym razem. Gmailu? Tak, Gmailu. Specjalnie go nie podawałem, żeby nie mieć za dużo go. Tak, znaczy, jeżeli chodzi o mój Gmail, to można mnie łatwo znaleźć na Twitterze i można się też domyśleć, że mój e-mail będzie taki jak moje imię, kropka, nazwisko, małopasy.com. Także nie powinno być problemu z dotarciem do mnie, jeżeli byłaby taka potrzeba. Ja mam jedno pytanie. Czy w Gmailu jest opcja ustawienia odpowiedzi pod tekstem cytowanym? Z domyślnie, bo on zawsze robi sobie na górze, a potem rozmowa tak, jest... Można to konfigurować. Jest gdzieś tam wszystko? Tak, ja coś tam grzebałem w tym właśnie, nie pamiętam, chyba chodziło o to, żeby coś tam cytować właśnie to, jak mówisz, pod albo nad. Ja wolę, żeby mój e-mail był na górze, a cytowana treść była poniżej. To jest generalnie coś takiego, co ja preferuję, bo prawdę mówiąc, ja też lubię czasami ludziom wycinać te treści. Oni mi tam po prostu zagnieździli to do 9 poziomu już w tym wątku, a ja to wszystko ściacham i już tylko rozmawiamy na ten jeden temat. To jest też inne, alternatywne rozwiązanie, żeby uprościć sprawę, bo ja też odpowiadam na e-maile, to czasami w e-mailu pojawia się bardzo dużo wątków. Ja lubię prowadzić temat nie więcej niż na 2-3 wątki. Jak jest więcej niż 2-3 wątki, no to po prostu zawężam się do 2-3 i resztę zostawiam. Bo zawsze najważniejsze jest, żeby robić jak gdyby według priorytetu, czyli to, co jest najważniejsze. A pobieżne sprawy, jeżeli gdzieś umkną, no to nikomu się nie stanie krzywda, tak? Nie będzie dużej straty. A jeżeli ważne sprawy umkną, albo nie zostaną prawidłowo omówione, to będzie duży problem. Jeżeli chodzi o taski, tak? To w Gmailu masz też taski. Ale one są bardzo ubogie. No, ale masz tam też jeden klawisz, który dodaje to i od razu możesz otworzyć. I można to w sumie stosować do takich, wiesz, tasków, że tego maila jeszcze chcę otworzyć. Ale czy one mają też kalendarz? Dodają się do kalendarzu Google'a. Masz no, osobny też kalendarz? Też można tego w takim razie używać, natomiast tu jest jak gdyby... z tej uwagi też jest o tyle fajne, że on ma też aplikację mobilną, także możesz dostawać push notification. Czyli jeżeli stworzysz sobie tego taska, to na telefonie możesz sobie ustawić push notification, jesteś na przykład nie wiem, w domu, jesteś tu netu podpięty, dostajesz po prostu pipip na telefon, że masz coś zrobić, tak? Także to oczywiście na pewno w kalendarzu też to można. Natomiast jak ja używałem tych tasków, to one były dla mnie zbyt ubogie. Nawet nie wiem, czy miały zagnieżdżenia, czy to była płaska lista. Wydaje mi się, że to była płaska lista i z tego powodu w ogóle tego... Nie ma zagnieżdżeń, ale jest kilka list możesz stworzyć. No, ale no, to jest trochę zależy, co kto lubi. No, no właśnie. Tu liście można zagnieżdżać, można robić kolorki, priorytety, różne pietulki. Także to jest i rekurencyjne taski, czyli gdzie obsługiwać dużo bardziej złożone rzeczy, które się powtarzają i to wtedy w jednej liście. No, tego nie masz. Dobrze, to dziękuję.